Ja rozumiem premiera Morawieckiego, który w ostatnim czasie, powiedzmy w ostatnich 4-5 tygodniach, kompromituje się praktycznie co dzień. Mhm. On się kompromituje politycznie. Albo to jest z powodu czołgania go przez obóz PiSu i takiej chęci pokazania, że no walcz Mateusza i tak przegrasz. Albo to jest z powodu jeszcze próby betonowania koryt i chęci nachapania się do końca. Pan prezydent Duda jakby wybił zęby tej narracji, dając właśnie misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Ja rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to w zakresie tych mitów nazwijmy to, panie rzeczniku, bo trzeba to nazwać, trzeba to rozbroić. Stworzyć wrażenie, że mamy nowy stan wojenny, który się w Polsce zadzieje. Wielu polityków Konfederacji ma pisowskie ciągoty. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie poseł. Właśnie się śmieliśmy, pamiętają państwo, że ja zawsze do Jana Strzeszka mówiłam, panie pośle, mimo że posłem nie był, i teraz klątwa przeszła na Miłosza Motykę. Nie, no spokojnie, myślę, że Janek Strzeżek też kiedyś posłem został. Panie rzeczniku, w takim razie zacznijmy od tego, że premier Mateusz Morawiecki kolejny raz apeluje do Mateusza Morawieckiego. Właściwie tak, to dobra pomyłka. Chyba sam do siebie apeluje o to, żeby stworzyć rząd, ale apeluje do Szymona Hołowni o spotkanie znów, żeby zająć się projektami rządowymi rządu pana premiera Morawieckiego. Chodzi o wakacje kredytowe, o kwestie VAT-u, nie ma co zawracać kijem Wisły, nasze projekty są dobre. I jak to brzmiało? Że interes Polski jest ważniejszy od politycznych takich, jak to brzmi panu? Jaki Mateusz Morawiecki teraz zrobił się pracowity. Zastanawiamy się tylko, dlaczego od sierpnia do października de facto nie mieliśmy posiedzenia Sejmu, a można było wtedy przyjąć tak pilne projekty ustaw autorstwa rządu pana. Z czego ta pracowitość pana premiera wynika teraz to tak jest bardzo? Tworzenie złudnego wrażenia, że Mateusz Morawiecki teraz będzie razem z całym swoim obozem politycznym opozycją merytoryczną, która coś Polakom daje. Natomiast no, w tej kwestii jest kilka przekłamań. Po pierwsze, pan premier Morawiecki sam w założeniach do budżetu zapisał i jego urzędnicy wpływy z budżetu, między innymi z podatku VAT wynoszącego na żywność 5%, więc to jest założenie rządu Mateusza Morawieckiego. Stała się ciemność. To premier nam tutaj, widzi pan, no, czuwa. Tak, czuwa, dokładnie. Czuwa. Tylko dobrze trzeba mówić, bo inaczej światło nam zgasi. A propos światła, to zamrożenie cen przecież też można było już dawno wprowadzić, a koszty na siebie powinny wziąć spółki Skarbu Państwa. I dobrze by było, by pan premier Morawiecki najpierw wysłał budżet do Sejmu i by można było... Bo na razie wysłał tylko okołobudżetową ustawę do budżetu, którego państwo nie widzieli. Tak. I mamy decydować o projektach ustaw w ramach budżetu, którego nie znamy. Tak. I ja rozumiem premiera Morawieckiego, który w ostatnim czasie, powiedzmy w ostatnich 4-5 tygodniach, kompromituje się praktycznie co dzień. Mhm. On się kompromituje politycznie. Albo to jest z powodu czołgania go przez obóz PiSu i takiej chęci pokazania, że no walcz Mateusza i tak przegrasz. Albo to jest z powodu jeszcze próby betonowania koryt i chęci nachapania się do końca. No ale myślę, że u pana premiera Morawieckiego to już jest standard, że ten człowiek nie potrafi się pogodzić ze stratą władzy. I no nigdy nie był w polityce nie posiadając tej władzy, więc może dlatego. Od 2015 roku, gdy był wicepremierem, później premierem, faktycznie nie poznał takiej polityki. To pan jeszcze przed anteną, jak sobie rozmawialiśmy, tak, mówił, zwrócił uwagę na to, że to nigdy nie był zwykłym posłem. I to zderzenie z rzeczywistością będzie brutalne. Natomiast tu nie chodzi też o to, by Mateuszowi Morawieckiemu dzisiaj pokazywać miejsce w szeregu, bo on sam go tam zajął. Mhm. Tu chodzi o to, żeby poważnie podchodzić do sprawy. Mateusz Morawiecki niestety takimi decyzjami, filmikami, spotkaniami w pustym gabinecie z nikim kompromituje się sam. No bo te wczorajsze spotkania to jest po prostu czysto... Panie rzeczniku, ale może to jeszcze jest jeden scenariusz tak zwanego, to już wielu o tym mówi, kolejnego mitu założycielskiego Polskiego Stronnictwa, Prawa i Sprawiedliwości. Piąteczek, drodzy państwo, jakoś ciężko mi się dzisiaj myśli. Napis. Prawa i Sprawiedliwości. Był Jan Olszewski, rząd Jana Olszewskiego, pamięta pan. Później był mit smoleński. Teraz może PiSowi po tych przegranych, jakby nie było, wyborach, potrzeba czegoś nowego. Czyli tego, że tworzyliśmy rząd, wygraliśmy te wybory, chcieliśmy współpracować z opozycją, ona nie chciała, wygraliśmy, ale ukradli nam ten rząd. Nie obawia się pan, że taka będzie narracja? Przewrotnie powiem, że się nie obawiam. Dlaczego? Bo pan prezydent Duda jakby wybił zęby tej narracji, dając właśnie misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Gdyby od razu dał tę misję, no zgodnie z logiką, de facto rozsądkiem, arytmetyką polityczną. Ale wtedy by nie można było powiedzieć, próbowaliśmy. Ale to wtedy by było powiedzieć, że opozycja nam zabrała to zwycięstwo, albo
nawet prezydent Duda nie pozwolił nam przedłużyć tej dobrej zmiany. Nawet pan prezydent odebrał nam szansę na stworzenie rządu, może byśmy go stworzyli. A teraz czarno na białym zobaczymy, że Mateusz Morawiecki to tak naprawdę nie ma nawet tych 194 posłów, no którzy weszli z listy jego partii. Zastanówmy się trochę, co się może wydarzyć w poniedziałek, panie rzeczniku. No bo wiemy, że w poniedziałek to jest ten ostatni dzień, w którym Mateusz Morawiecki musi przedstawić skład swojego rządu. No czekam na to z nadzieją. Łukasz Mejza, minister zdrowia, Dariusz Matecki, minister sprawiedliwości, Marek Suski, minister rozwoju i technologii, Piotr Gliński, minister kultury, Przemysław Czarnek, no to on jest ekspertem od teraz absolutnie wszystkich rzeczy. No na te nazwiska czekam, ale te nazwiska lub inne i tak idą na prostą kompromitację i szkoda, że biorą udział w przedłużeniu pisowskiej agonii, zamiast naprawdę już machnąć ręką na człowieka, który nie stworzy rząd. No dobrze, ale kogoś będzie musiał Mateusz Morawiecki pokazać, kogoś przedstawić. Wiemy, od wczoraj to chyba Business Insider podał, że jest pierwsza kandydatka na panią minister aktywów państwowych, pani Marzena Małek. Osoba swojego czasu była w spółka Skarbu Państwa. To znaczy, może tak, łatwiej byłoby wymienić, w której nie była. Panie rzeczniku, ale wcześniej pracowała w bibliotece w Radzyminie. Dosłownie w ciągu 2 lat kariera jej ze względu na znajomość z Jackiem Sasinem wystrzeliła w sposób nieprawdopodobny. Trafiła do kancelarii prezydenta. Później była w tych wszystkich spółkach, od tej, która się zajmuje Stadionem Narodowym, przez ENE, PZU i w ogóle szereg innych. Zajmowała się kampanią Sasina w roku 2019, była szefową sztabu. Teraz jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych i była odpowiedzialna za sprowadzanie węgla, między innymi. Bardzo bliska znajoma Sasina. Nagle decyduje się przejąć jego funkcję. Jak pan to czyta wszystko? Nie, no to myślę, że Mateusz Morawiecki do niektórych polityków PiS-u wysłał takie zapytanie. Albo wy, albo wskażcie mi kogoś. No i wskazali tych bliskich sobie. Czyli na tej zasadzie. Natomiast, no tam pewnie będzie odprawa. No będzie. Więc jak... Mimo, że rząd nie dostanie wotum zaufania, i tak będzie należała mu się odprawa. Ale jak prześledzimy karierę właśnie pani Marzeny Małek albo innych polityków PiS-u, no to tam generalnie nie chodzi o dobro Polski, tylko grubość własnego portfela, więc i tutaj trochę przybędzie. Tylko szkoda czasu i szkoda Polski. Bo mamy naprawdę dużo kryzysów gospodarczych również, które należałoby rozwiązywać. Myślę, zastanawiam że państwo się, jeszcze będzie, nie wiedzą, jakie mamy kryzysy. Się, no to prawda, jak oglądają TVP, to mogą się tego nie dowiedzieć, bo nie, ale ja mówię o was, o tych, którzy przejmą władzę. Prawda, przypuszczam, że dopiero się dowiecie, jak wyjdziecie do resortów. Politycy PiS-u nie wiedzą, my się domyślamy, natomiast część widzimy. To, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, jest realnym kryzysem. Realnym kryzysem gospodarczym, którego można było uniknąć, to raz, dwa, który później będzie rzutował na relacje polsko-ukraińskie. Niestety, ale wzbudzając również antyukraińskie nastroje. Ja bym tego nie chciał, tego można było uniknąć. I gdybyśmy mieli ministra infrastruktury, to od 2 tygodni pełniłby funkcję swoją właśnie tam. Rozwiązując ten kryzys, albo w Brukseli, próbując negocjować z Komisją w Parlamencie Europejskim. A oni tylko czekają na odprawy. Zastanawiam się, kogo desygnują na stanowisko ministra infrastruktury i jak dalej... No właśnie, bo sytuacja przewoźników tam na miejscu robi się coraz bardziej, chyba już nie przesadzę, używając słowa dramatyczna. No dramatyczna, ale to jest wypisz, wymaluj ta sama sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia ze zbożem. Przecież ale to dlaczego są regulacje tam nie ma nikogo z rządu, pana zdaniem, na miejscu? Dlaczego no bo nikt się nie zajmuje tymi sprawami? Musieliby usłyszeć słowa prawdy o tym, że sami do tego doprowadzili. Panie redaktor, szanowni państwo, ta regulacja została przyjęta na forum europejskim. Ta regulacja wdrażana była przez kolejne miesiące. Ta regulacja wdrażana była przy obecności i bez głosu sprzeciwu ministrów z Polski. Więc politycy PiS-u dzisiaj zrzucając winę na Unię Europejską zapominają, że sami te decyzje podjęli i za nie ponoszą odpowiedzialność. Mają tam zresztą swojego komisarza, który chyba wie, gdzie jest komisarz do spraw handlu. Można interweniować w tej sprawie. Myślę, że politycznie oni wolą obciążać za to dzisiaj przyszły rząd, tylko no, to jest cynizm polityczny, który kończy się dramatem. Kończy się dramatem, a widzimy też, czym się kończy. No i to będzie kolejny problem, który spadnie na barki nowego rządu. Wy macie pomysł, jak tę sytuację rozwiązać, bo ona jest bardzo skomplikowana. Dwa rozwiązania wchodzą w grę. Pierwsze to jest powrót tych ciężarówek na specjalnym pasie, tak aby gdy te wracają puste, de facto omijały kolejki. Druga rzecz to jest jednak przywrócenie limitów. Może na wyższym poziomie niż były dotychczas dla strony ukraińskiej, ale one muszą wrócić, bo po prostu ochrona... I na to się rząd PiS-u mógł powołać. Na ochronę rynku wewnętrznego, na ochronę miejsc pracy i tego nie zrobił. Ale ta zakrzywiona rzeczywistość, o której wcześniej mówiła pani redaktor, jest nie tylko tutaj, bo gdy my rozmawiamy na temat zmian w traktatach, których nie ma,
to zapominamy, że Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, który najmocniej pogłębił integrację europejską w zakresie wspólnego zadłużania się, w zakresie wspólnych podatków, w zakresie zmian klimatycznych, Fit for 55 czy podatek od plastiku, poza traktatem. No gdyby Jarosław Kaczyński był bardzo szczery, to musiałby o tym mówić w wywiadzie, a nie o tym, że są zmiany w traktatach, które i tak nie wejdą w życie. 400 milionów euro podobno zostało już stracone z powodu blokady. Sytuacja jest krytyczna, tak mówią przewoźnicy, a Ukraińcy donoszą na protest polskich przewoźników, twierdząc, że jest rzekome blokowanie pomocy humanitarnej. To jest bardzo poważne oskarżenie. Z tego co wiem, transporty humanitarne mogą przejeżdżać. Natomiast zwracam uwagę również na to, jeśli chodzi o stronę ukraińską, że ten korek, to wydłużenie transportów powoduje inflację, powoduje wzrost cen paliwa, które w efekcie rzucają, nie tak jak mówi prezes Glapiński, że nie mają wpływu, ale rzucają się na całą gospodarkę i rzutują na ceny w niej. I to jest system naczyń powiązanych, które doprowadza do tego, że też są przerwy w łańcuchach dostaw. I myślę, że o tym raczej mówili Ukraińcy, bo te transporty humanitarne są. Natomiast to jest kolejny dzień i to jest kolejny tydzień, a tam nie ma nikogo z polskiego rządu. Tam jest przedstawiciel rządu ukraińskiego. Nie ma z kim rozmawiać. No naprawdę, jeśli Mateusz Morawiecki uważa, że ma większość, to niech tam pojedzie z tą swoją większością. A może powinien pojechać ktoś od państwa? Jako przyszłego rządu. No. I są tam przedstawiciele partii demokratycznych, są tam przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wczoraj widziałem też przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiamy, mamy gotowe rozwiązania, natomiast dzisiaj rządzi Mateusz Morawiecki. No tak. Tym kwestiem. Ale znamy już z kolei datę zaprzysiężenia nowego rządu, rządu Donalda Tuska. To jest 13 grudnia. Spodziewaliśmy o tym poinformował pan Andrzej Dera, czyli prezydencki minister. Data, jak sądzę, nieprzypadkowa. Świętej Łucji, ale też imieniny Otylii. Mojej mamy, więc no, mogę powiedzieć mamo, będziesz miała może prezent na imieniny. Będziesz miała nowy demokratyczny rząd. Ja rozumiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to w zakresie to. Tych mitów nazwijmy założycielskich... Nazwijmy to, panie rzeczniku, bo trzeba to nazwać. Trzeba to rozbroić. Stworzyć wrażenie, że mamy nowy stan wojenny, który się w Polsce zadzieje. Przecież tylko o to im chodzi. A Wojciech Jaruzelski, znaczy inaczej, Donald Tusk to nowy Wojciech Jaruzelski. Myślę, że tak? O to im chodzi i pokażą, że tutaj taka jest zmiana, jaka właśnie wtedy, 13 grudnia 1981 roku. Ale zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tacy ludzie jak ja, moje pokolenie, które przyłożyło naprawdę solidną dłoń do tego, żeby rządy PiS-u zmieść z powierzchni. Nie pamiętają tych czasów. Przypomnieli sobie je tylko i wyłącznie przez działania Mateusza Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, ale to będzie inna zmiana. Więc jeżeli chcą w ten sposób oczernić rząd, to dadzą Polakom jednak od 13 grudnia szansę na dobrą zmianę. Donald Tusk bardzo szybko, jak to ma w zwyczaju, odbił piłeczkę, słysząc te informacje i pisze tak. 13 grudnia, czyli Dzień Świętej Łucji. Święto Słońca i Święto Światła. Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą ją śpiąc do południa. Oczywiście dla młodszych widzów przypominamy, że w jednej z książek Jarosław Kaczyński napisał, że stan wojenny w roku 81 zastał go w łóżku, bo zaspał rzeczywiście i do 12 godziny spał. Wtedy już większość opozycjonistów była internowana. No, pani redaktor, no to jeśli chodzi o datę, to mam nadzieję, że poznamy też niebawem godzinę i pan prezydent... Że nie zaśpi na zaprzysiężenie rządu, pan liczy. Tak, dobrze by było jednak ustanowić godzinę po 13, tak żeby prezes Kaczyński... A ja myślę, jakbym miała się zakładać, to myślę, że Jarosława Kaczyńskiego nie będzie na tej uroczystości. Ale żeby mógł obejrzeć. Że w telewizji chociaż. Tak, dołożył trochę ręki do tego, żeby i swoich sił, żeby przywrócić Polsce normalność, bo gdyby się tak często nie odzywał, to myślę, że byłoby trudniej. O, jeden z widzów ma urodziny 13 grudnia, więc rzeczywiście tutaj świętowania może być jeszcze do świętowania parę innych okoliczności, ale Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, jest oburzony tą odpowiedzią Donalda Tuska, twierdząc, że to są żarty z rocznicy stanu wojennego. Nie, no to jest po prostu żenada, co ci pretorianie Mateusza Morawieckiego wygadują, że nie potrafią zrozumieć, że ta ich tempa propaganda i próba właśnie tworzenia takiego wrażenia, że oto nowy stan wojenny w Polsce się zainstaluje i zadzieje, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i próbujemy to ośmieszać. Oni sobie nie radzą z tą retoryką.
no, nie będziemy z nimi walczyć cepem, tylko uśmiechem. I taki wpis Donalda Tuska jest tego elementem. A da się walczyć z PiS-em uśmiechem li tylko, pana zdaniem? Jest bardzo potrzebny, bo no, ta władza ośmiesza się sama i dobrze, gdy Polakom pokazujemy, jaka jest prawda, że to nie jest też ich taka twarda retoryka i to, czym straszą, nie zawsze ma wiele wspólnego z rzeczywistością, tylko jest to urojona rzeczywistość. Mm-hmm. To jest takie stwierdzenie, które ukuł prezes Kaczyński. Więc no, myślę, że ośmieszanie ich jest bardzo proste, ale jeśli chodzi o już bardzo poważne rzeczy, na przykład łamanie prawa i przekraczanie uprawnień przez urzędników państwowych, jak artykuł 231 kodeksu karnego, na który uważam pan premier Morawiecki powinien dzisiaj zerknąć, bo właśnie go złamał w maju 2020 roku, próbując przeprowadzać wybory kopertowe, to tutaj nie będzie uśmiechu, to tutaj będą twarde decyzje. Każdy obywatel musi działać w ramach prawa. Ja już nie mówię o przechodzeniu na czerwonym, tylko i o nawet łamaniu przepisów ruchu drogowego. My poruszamy się w ramach prawa, przepisów podatkowych, różnych innych i za to otrzymujemy albo mandaty, albo karę. Natomiast nie może być tak, że Mateusz Morawiecki wydaje miliony złotych na podstawie swojego postanowienia, ustawa jeszcze nie weszła w życie, nie ma jej, te pieniądze są wydawane i on działa w próżni prawnej. No gdyby jakikolwiek wójt, burmistrz, prezydent miasta podjął taką decyzję, to miałby Regionalną Izbę Obrachunkową i prokuratora na drugi dzień. A Mateusz Morawiecki nie, bo ma prokuratora swojego kolegę z rządu. No, kolegę. No. Znajomego, który mu ręki nie podaje, ale który te kwity trzyma i nie zdecyduje się użyć przeciwko niemu. Natomiast za to pan premier Morawiecki będzie musiał odpowiedzieć bez dwóch zdań, kiedy będzie uśmiechu. Ale wracając jeszcze, panie rzeczniku, do tej daty 13 grudnia, bo ona też świadczy o jednym i o tym, w jakiej paranoi polityczno-prawnej my się w ogóle znaleźliśmy. No bo prezydent, jak rozumiem, z pełną powagą, patrząc za pomocą kamer w oczy wyborcom, uwierzył w to, że Mateusz Morawiecki może stworzyć rząd. Przecież 11 grudnia to jest dzień, kiedy Mateusz Morawiecki będzie prawdopodobnie wygłaszał exposé. Albo z niego zrezygnuje. Niemniej, jeżeli już zakłada Pałac Prezydencki, że 13 grudnia będzie zaprzysięgał rząd Tuska, no to jakie to jest... Zadaję właściwie każdemu to pytanie od wielu dni mojemu gościowi. Jakie to jest traktowanie obywateli? Bo jakby to jest rzecz, która jest no, absolutnie precedensowa, jeżeli chodzi o polską politykę. Powód jest albo taki, że Andrzej Duda no, nie jest prezydentem wszystkich Polaków i działa dalej w interesie tylko i wyłącznie PiSu, albo taki, że on chce czołgać Mateusza Morawieckiego do końca. No przecież wiemy, że przegra to głosowanie, gdyby do niego doszło. Wiemy, że żadnego exposé może też nie wygłosić. Wiemy generalnie, kto będzie premierem 20 grudnia, czyli po upływie tych konstytucyjnych terminów. Niestety to nie buduje powagi pana prezydenta i wydawało się na pewnym etapie, zwłaszcza po przegranej PiSu, że Andrzej Duda nie będzie już miał tego syndromu sztokholmskiego. Mhm. A to ja mam wrażenie, że tak jak w wyborach no, chyba głosował u siebie, że wziąłby kartkę i pojechał do Kielc zagłosować na Jarosława Kaczyńskiego, tak teraz nie może się wyzbyć tych uczuć i wyzwolić się z swojego kręgu politycznego i próbuje do końca. Chyba, że tak bardzo nienawidzi Donalda Tuska, tylko werdykt wyborców jest jednoznaczny. Partie demokratyczne wygrały wybory. Ja nie wiem, jaki jeszcze mocniejszy sygnał musiałby dostać pan prezydent, jeśli chodzi o wynik wyborczy, jeśli chodzi o wspólną konferencję liderów, jeśli chodzi o umowę koalicyjną, jeśli chodzi o głosowanie nad marszałkiem Sejmu i całym prezydium, kolejnymi głosowaniami w Sejmie, kolejnymi wystąpieniami, tymi konsultacjami u pana premiera Morawieckiego. No to jest po prostu parodia z państwa. Ale podobno, i proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, to na barki Władysława Kosiniaka-Kamysza spadnie taka główna... A może inaczej, taki główny obowiązek, czy też możliwość utrzymania jakichkolwiek relacji z Pałacem znaczy, Prezydenckim. Będzie takim łącznikiem, jak rozumiem, poniekąd, tak? Między rządem a prezydentem. Władysław Kosiniak-Kamysz przez ostatnie lata, właściwie przez wszystkie lata swojej obecności w polityce, udowodnił, że potrafi rozmawiać. Nawet w najtrudniejszych momentach, gdy był kryzys konstytucyjny z obozem PiSu. Natomiast... No, panie redaktor, tu też jest obowiązek konstytucyjny. To konstytucja nakłada na ministra obrony narodowej przyszłego, na wicepremiera, premiera i prezydenta również współpracę, obowiązek współpracy w najważniejszych sprawach dla państwa, a taką jest bezpieczeństwo. I o ile Władysław Kosiniak-Kamysz do tej współpracy zdolny jest i o ile potrafi
w ramach tej współpracy działać. O tyle mam nadzieję, że również pan prezydent będzie to potrafił, bo ta inicjatywa też z jego strony powinna wychodzić. A niestety, Rada Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnich miesiącach, a tak naprawdę latach już od momentu powrotu Donalda Tuska, odbywa się bez Donalda Tuska. Ja nie jestem jego rzecznikiem, ale jeżeli był szefem, jest szefem, a był wówczas, no największej partii opozycyjnej, która miała najwięcej szabel w Sejmie, to powinien w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyć. A niestety tutaj pan prezydent tego nie robił. No mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie tą osobą, właściwie pewność mam, która będzie zwracała panu prezydentowi uwagę na to, że rząd nowy, demokratyczny, to nie jest rząd antypolski, to nie jest rząd, który w tej rzeczywistości urojonej prezesa Kaczyńskiego funkcjonuje, tylko że jest to rząd, który nie będzie zrywał kontraktów, będzie dbał o bezpieczeństwo Polski i to jest rząd, który będzie współpracował z głową państwa, bo tego wymaga od nas tylko pytanie, czy głowa państwa będzie współpracować z rządem, panie rzeczniku, bo no to dlatego, jest też dlatego, ważne pytanie. Dlatego myślę, że Andrzej Duda zdaje sobie sprawę z tego, kto zostanie ministrem obrony narodowej i że będzie współpracował ta... Znają się panowie długo, więc mam nadzieję, że to im też nie pozostanie bez wpływu. A co pan odpowie tym, którzy twierdzą, że Władysław Kosiniak-Kamysz to nie jest odpowiednia osoba na takie stanowisko jak minister obrony narodowej, bo nie ma żadnego doświadczenia w kwestiach obronności? Najpierw odpowiem pytaniem, czy Antoni Macierewicz był odpowiednią osobą na to stanowisko. No nie wiem, czy to porównanie akurat jest najlepszym przykładem. Jest bardzo dużo argumentów. Zacznę od tego. Bezpieczeństwo Polski to sprawa fundamentalna i naprawdę to nie jest truizm, tylko nie było w historii polskiej sytuacji, w której lider partii koalicyjnej zostaje ministrem obrony narodowej. Nie było też sytuacji, w której ministrem obrony narodowej, do momentu tak naprawdę Mariusza Błaszczaka na pewnym etapie, był wicepremierem. My bardzo mocno stawiamy kwestię bezpieczeństwa Polski i Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma doświadczenie w zarządzaniu, a też ma wiedzę, bo w Radach Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie o której mówiłem, bierze udział najdłużej ze wszystkich polityków na obecnej scenie politycznej, którzy mogą stworzyć rząd. Żaden z liderów tak długo jak Władysław Kosiniak-Kamysz przez 8 lat w posiedzeniach RBN-u nie uczestniczył. Ma też doświadczenie z współpracy z ministrami i też ostatnie lata. To było wiele aktów prawnych, jak ustawa o obronie ojczyzny, czy ta dotycząca muru na granicy, w których Władysław Kosiniak-Kamysz w pracach uczestniczył. Więc to doświadczenie ma też otoczenie, jestem w stanie sobie to wyobrazić i mam taką pewność, zbuduję sobie na tyle doświadczone, inaczej niż właśnie Antoni Macierewicz, które przywróci powagę polskiemu mundurowi, które już nie będzie sytuacji, w których jakiś szczyl trzyma, będzie zmuszał generała do trzymania nad nim parasola i będzie wydawał komukolwiek rozkazy. Może Władysław przywróci powagę, to nie jest najlepsze słowo, tylko przywróci godność. Godność? Prawda? Bo powagę to no, oczywiście jest zawsze mają. Zwierzchnictwo cywilne, jakby to nie prawda, było natomiast obrony. Przywróci godność to raz, dwa, też odsunie politykę od munduru. Wykorzystywanie niestety polskiego munduru przez PiS miało miejsce, ustawianie żołnierzy jako scenografia do konferencji prasowej, to już naprawdę było przekroczenie wszelkich granic. I na koniec jeszcze, panie rzeczniku, chciałabym pana zapytać o te rozmowy, które dzisiaj mają się odbyć między premierem Morawieckim a przedstawicielami Konfederacji, a przynajmniej części Konfederacji, bo ta część pana Mencena nie idzie na spotkanie, idzie część narodowców, partii, bo już się pogubiłam, Korona, o tak. Plus zaproszony jest lider tego protestu przewoźników. Krzysztof Bosak tłumaczy, że zgoda na to spotkanie jest wyrazem szacunku w stosunku do prawie 8 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do urzędu premiera i zostanie to spotkanie wykorzystane do krytyki polityki Mateusza Morawieckiego plus załatwienia sprawy przewoźników. Powody są inne. Mianowicie? Konfederacja próbuje się odróżnić od innych partii opozycyjnych. Próbuje pokazać, że działa inaczej niż Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i tylko dlatego idzie na to spotkanie. To jest czysta kalkulacja polityczna, żeby się odróżnić, żeby się pokazać, bo ewidentnie widać dzisiaj, że tlenu Konfederacji brakuje, choć myślę, że jak się posłucha debaty na temat in vitro chociażby i niektórych polityków Konfederacji, to żadnej przestrzeni nie powinni uzyskiwać, bo to są po prostu antynaukowe brednie, które szkodzą godności człowieka. Ale
Pana zdaniem takie spotkanie Konfederacji pomoże czy zaszkodzi raczej? Czy wyborcom Konfederacji? Znaczy nie jest pan wyborcą Konfederacji, więc ja rozumiem, że stawiam pana w niezręcznej sytuacji. Natomiast no, gdyby pan sobie to analizował politycznie, to pana zdaniem to pomoże Konfederacji w tym rzeczywiście odróżnieniu się i zdobyciu dodatkowego poparcia? Gdyby PiS-owi brakowało 18 mandatów do utworzenia koalicji, to jestem przekonany, że taka koalicja z Konfederacją by powstała. Mhm. I nawet sugerował to w Sejmie sprawy dzisiaj u Jacka Prusinowskiego Janusz Korwin-Mikke. I myślę, że sama też obecność pana Banasia na listach Konfederacji mogłaby o tym świadczyć, że to nie jest jakaś urojona rzeczywistość, tylko to jest przeczucie graniczące z pewnością. Tak, wielu polityków Konfederacji ma pisowskie ciągoty. A zresztą Krzysztof Bosak przecież był już w rządzie z Jarosławem Kaczyńskim i z PiS-em. Jak potężnej awantury spodziewa się pan w przyszłym tygodniu przy okazji powoływania komisji śledczych i składów komisji śledczych? Nie spodziewam się wielkiej awantury, natomiast spodziewam się krzyku polityków PiS-u, którzy będą się bali odpowiadać za swoje działania. Ale ja też pamiętam takie stwierdzenia Jacka Sasina, innych, Marka Suskiego, no, intelektualnej podpory byłego rządu, że uczciwi nie mają się czego obawiać. No jeżeli uczciwi nie mają się czego obawiać, to ja rozumiem, że politycy PiS-u zagłosują za komisją śledczą. Jarosław Kaczyński nawet kiedyś powiedział to w Sejmie. Przy okazji Pegasusa było. Tak. Między innymi. Pani Witek też mówiła, pytana o Pegasusa, że jak ktoś nie ma nic do ukrycia, no to o co chodzi? No i mam nadzieję, że jeśli chodzi o kwestię Pegasusa, to nie tylko spółdzielnia Gumowe Ucho pana Kamińskiego i Wąsika, ale też inni politycy PiS-u wpływający na służby się przed nią pojawią. A mam też takie poczucie graniczące z pewnością, że część dziennikarzy, część osób pracujących funkcjonariuszy przy telewizji rządowej, przy Woronicza i przy Placu Powstańców w budynkach TVP, będzie się musiała stawić na komisjach śledczych, bo informacje wypływające od służb do tych pracowników, funkcjonariuszy władzy były. I słyszeliśmy, mieliśmy takie pogłoski jeszcze zanim Tomasz Kaczmarek zaczął o tym mówić. To było przy okazji 2018 roku, publikowanych podsłuchów. Skąd te informacje o tym, o fragmentach podsłuchów znalazły się w TVP? No oczywiście od służb. Jeżeli ktoś wszedł nielegalnie w posiadanie tych materiałów, powinien zgłosić się do prokuratury. Jeśli to było legalnie, choć nie mogło być, to powinien za to odpowiedzieć. I walka za pomocą służb z politykami opozycji była uskuteczniana przez 8 lat. I wszyscy, którzy brali w niej udział, od tych, którzy właśnie służbami powinni kierować, od tych, którzy przesyłali te informacje, po tych, którzy je wykorzystywali na antenach telewizji rządowej, będą za to odpowiadać. Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie, panie rzeczniku. Dziękuję bardzo. U państwa już za chwilę pan profesor Andrzej Rychard. Zapraszam.